Publikuj albo giń. Impact factor, siła rażenia, naukowi superstrzelcy. To wszystko pojęcia ze współczesnej rzeczywistości naukowej. Brzmią groźnie? Nie kojarzą się z cichą pracą badawczą czy zajęciem równie bezpiecznym i stabilnym jak wydawnictwo naukowe? Cóż, rzeczywistość bywa brutalna, również w edukacji. To rynek jak każdy inny, podlegający prawom ekonomii i od nich zależny. Dla żurnali akademickich niekorzystny impact factor oznacza często być lub nie być dalszej działalności. Dla początkujących w akademickiej karierze badaczy wybór odpowiedniego periodyka na publikację to spore wyzwanie. Dobra decyzja może przyspieszyć karierę, przynieść sławę lub zagwarantować wsparcie finansowe funduszy grantowych, a błąd może całkowicie zamknąć drogę do awansu, stypendiów czy rozwoju w murach uczelni. Krótki rys historyczny pozwoli zrozumieć obecny status quo czasopism naukowych. Powstały one jako kanał komunikujący ze sobą środowiska uczonych. W XVII wieku, przy gwałtownym rozwoju naukowo-technicznym, szybka wymiana informacji staje się koniecznością. Obfita osobista korespondencja między poszczególnymi badaczami, tak powszechna wcześniej, już nie wystarcza. Nie oddaje bowiem pełnego stanu ówczesnej wiedzy. W licznie powstających akademiach nauk, towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach intensywnie prowadzony jest szereg nowatorskich doświadczeń. Prezentacja efektów tych prób, czy też opis nowych teorii, staje się więc dla rozwoju całego środowiska wyzwaniem. Trzeba znaleźć nowy sposób na skuteczniejszy niż dotychczas obieg informacji między zainteresowanymi. Spotkanie raz do roku na konferencji, list raz na miesiąc nie są już wystarczające. Rozwiązaniem okazuje się być druk czasopism, gdzie prezentowane są zbiorczo najnowsze dokonania. Pierwsze pojawiają się we Francji. Tygodnik Journal des Savants, który w 1724 roku staje się obszernym miesięcznikiem, i w Anglii Philosophical Transitions of Royal Society. Za ich przykładem uniwersytety, akademie i inne instytucje naukowe w całej Europie rozpoczynają druk własnych periodyków. Z czasem dołączają również prywatne domy wydawnicze. Wejście biznesu i konkurencji dodatkowo usprawnia procesy na uczelniach, a świat naukowy wreszcie jest na bieżąco. W Polsce pierwsze czasopisma naukowe związane są z Warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Uniwersytetem Wileńskim. Od początku funkcja oraz ranga tego typu publikacji jest szczególna ze względu na formalny, publiczny i uporządkowany charakter. Formalny, bo tylko artykuły, komunikaty ogłoszone w nim mogą być identyfikowane i cytowane. Publiczny, bo każdy może zgłosić swój artykuł do wydrukowania, jak i zaprenumerować taki periodyk. Uporządkowany, bo przyjęcia do druku artykułu lub odrzucenia go dokonuje zespół naukowy, rada redakcyjna, na podstawie oceny, recenzji, wartości naukowych artykułu. Wszystkie te zasady aktualne są w krajowej nauce do dziś. W czasie prawie 300 lat istnienia tych czasopism nauka ewoluowała na dyscypliny. Te z kolei rozrastały się w coraz węższe specjalizacje i dziedziny wiedzy specjalistycznej, dostępnej tylko dla wykwalifikowanej grupy. Te przemiany, rozwój i rozwarstwienie ilustruje najlepiej wzrost liczby samych tytułów. W roku 1800 liczba czasopism naukowych nie przekraczała 100. Dziś jest to zgodnie z oficjalnymi danymi ponad 54 tysiące. Oczywistym jest więc, że ich funkcja także się zmieniła. Rozróżniamy publikacje źródłowe z opisem oryginalnych badań naukowych, przeglądowe zestawiające wnioski z wielu publikacji źródłowych, naukowo-techniczne dotyczące badań na styku nauki i przemysłu, wdrożenia nowych technologii i rozwiązań praktycznych, branżowe, nowinki z branży oraz naukowe artykuły poglądowe, które potencjalnie mogą zainteresować inwestorów. Popularno-naukowe, dające szerszy ogląd, pisane w taki sposób, aby mogły je zrozumieć osoby bez wykształcenia z opisywanej dziedziny. Obecność w prasie specjalistycznej to współcześnie konieczny stopień w akademickiej karierze. Zasada publish or perish, czyli publikuj albo giń, zdaje się być często prawdziwym wyzwaniem
dla początkującego adepta nauki. Pracownicy naukowi w systemach większości krajów cywilizacji zachodniej, w tym Polski, rozliczają się ze swoich działalności za pośrednictwem punktów. Im więcej publikacji, im bardziej prestiżowe czasopismo, tym więcej punktów dopisuje się na konto naukowca. W ostatnich latach z powodu olbrzymiej ilości pism istotną rangę nabiera nie tyle sam fakt publikacji, ani nawet rankingowo wysoka pozycja czasopisma, w którym do tego dochodzi. Wartość czasopisma wyznacza jego miara oddziaływania, czyli tak zwany impact factor. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym bardziej prestiżowy wydawca. Publikacja w najważniejszych czasopismach jest bardzo trudna, bo przechodzi się przez szereg weryfikacji. Czasopisma pozycjonuje Lista Filadelfijska na podstawie ilości cytatów z danego tytułu zaistniałych w innych publikacjach, co jest miarą, jak nazwaliśmy to na początku militarnie, siły rażenia. Odpowiednikiem wobec autorów jest indeks Hirsza, czyli obliczany dla każdego z publikujących jego indywidualny wskaźnik cytowań. Tak wygląda naukowa wojna, a czasopisma naukowe są jej areną. I do teraz również walczą o własne przetrwanie.